Chodźcie, chodźcie, nie ma co mi trężyć. Noc przed nami długa. Będziemy musieli odprowadzić druida. Pora wychodzić. O, jest już dzień, jak tutaj ostatni raz byliśmy, była noc. Chodź, druidzie, musimy cię odprowadzić. Ach, cmentarz. Powinniśmy wpaść do kartu, by zupełnie zapasy czy coś. I odprowadzić tego druida. No, chyba nie wejdziemy, widzisz to? Widzę, masakra. O, patrz. Patrz, czarny. Oła. Dobra. Nic nie zostało. Poza kilkoma budowlami. Dobra, chodź. Ciekawe, czy zbroja mnie coś zostało. Nie? Pusto. Palone. Do ziemi. Tam jakiś obóz jest rozbity. Jesteś kratak? O, jesteś. Tam jest jakiś obóz rozbity, powinniśmy tam się udać. Chodźmy, powinniśmy się przekraść, nie powinniśmy ich atakować. Jak widzę tam ten manusz, nie powinniśmy nawet ich atakować. Powinniśmy zrobić rekonesans. Jeden jest w obozie, jeden jest w tym namiocie, znaczy. Wszyscy są w obozie, a w namiotach jest jeden tutaj na pewno w tym namiocie. Jest ostatnim. Reszta pewnie poszła gdzieś. Druid, dobra. Są jakieś piecyki. Jest jedno mięsiwko w tym jednym piecu. Dobra, wziąłem sobie mięso. Chodzę na górę zobaczyć. Druid wyrobi? Druid chyba wyrobi. Ej, chodź tu. Gdzie? No co chodzi? Widzisz tam? Pomiędzy krzakami. Czarni. Szlak. Źle wojna się do naszych toczy. No. Za kaplicą jest twój dom, druidzie. Słyszałeś się w wiosce gnomów? Nie. Po odprowadzeniu druida powinniśmy się tam udać. No to jak rozmawiałem, rozmawiałem z tym karczmarzem, to mi powiedział, że powinniśmy się tam dać w celu poszukiwania informacji i od tego powinniśmy zacząć. A właśnie, ciekawe co się z nim stało. Czy tak. Żyje, czy go zamordowali? Czarny. Chodźmy. Oto tutaj, druidzie, musimy się rozstać. Dziękuję ci za podróż. Zostawiliśmy druida, teraz powinniśmy iść porozmawiać z tym typem. Chcesz trochę mięska? Mam 8, ale dzięki. Baraninę znalazłem. Ja też mam baraninę, ale pieczoną. Cywilizacja, jesteśmy. Tam jakiś kucharz się na mnie patrzył. O, cześć. Patrz. O, witaj, jakiś drwal. Patrz, strażnicy, może nie powinniśmy podchodzić. A w sumie zagadajmy. Ten dom wygląda, że mieszka wójt jakiś. No, pogadajmy sobie z tym, z strażnikiem. Hej, ty! Czego tu szukasz? Muszę porozmawiać z wójtem! Dobrze zatem, wchodźcie. Ale pamiętajcie, jedna krzywa akcja, a wasz łeb pozna się z moim rapierem. Ładnie tutaj, przytulnia. No, o. Kucharz. O, dostałem zupę. Dziękuję. Ja nie dostałem. Ładnie kisk. Witaj, wójcie. Mamy do ciebie interes. Witajcie, kim wy jesteście i skąd wy do diaska tu przyszliście? Uciekliśmy z okolicznej wioski, która została spalona niestety przez Nilfgaardczyków. Cholera, Nilfgaardczycy jest tu? Jeszcze pół tygodnia temu widziałem ich za granicą Teneri. Pora zacząć działać. Pewnie zdziwił cię wygląd tej wioski. Ostatnio mieliśmy napad na wieś. Byli to uzbrojeni po zęby goście, szukający jakiegoś artefaktu. Oraz dwóch wiedźminów. Chyba chodziło o was. Tak czy siak, w czym mogę pomóc? Wiemy, kto mógł się tego dopuścić. Potrzebujemy twojej pomocy w znalezieniu go. Dobrze, pomogę wam, aczkolwiek wy też musicie mi pomóc. Jasne, o co chodzi? Na początek radziłbym wam udać się do naszego wioskowego alchemika, Dalgeora,
On wprowadzi was w szczegóły i opowie o wszystkim. Patrz, to jest ta chata tego alchemika Dagora. Powinniśmy z nim pomówić. Otwierajcie te drzwi. Kto nie chce wskazać mi w moich studiach? Wyjdź, pogadamy na spokojnie. Przepraszamy za najście, nazywam się Serit, a to jest mój przyjaciel Gratak. Jesteśmy wiedźminami z zawodu. Wójt opowiadał, że masz jakiś problem. A co sprowadza do mnie wiedźminów? Tak jak już mówiłem, wójt mówił, że masz jakiś problem. Najlepiej będzie, jeśli opowiem wam całą historię. Pewnego dnia mój bratanek, zwany Hifiro, został porwany. Ale udało mi się go namierzyć. Już jako wiedźmina. Mówi się, że został uprowadzony i przeprowadzone na nim mutacje. Dokładnie. Potem, kilka tygodni temu, bandyci najechali naszą wioskę i porwali Hifiro. Masz jakieś podejrzenia, co do tego wciąż może być? Najprawdopodobniej gdzieś w pobliskim lesie. Tam ostatnio widziano kilku bandytów. Powinniśmy się Gratak rozejrzeć. A co do tego, jaka będzie nagroda? Zobaczymy. Wójt was wynagrodzi. Dobrze, powinniśmy wyruszać. A, w ramach zapłaty to już wcześniej się... Ten pierścień ponoć ma magiczne moce. Weź go i go przechowaj. Ponoć ten pierścień otwiera... Będzie w bezpiecznym miejscu. Ponoć ten pierścień jest kluczem do jakiegoś miejsca. Nie wiadomo jakiego, ale na pewno. Może ty, jako druid, czy tam alchemik, nie wiem kim do końca jesteś, bo cię nie znam. Może uda ci się napełnić mocą ten pierścień. Zobaczmy, co da się zrobić. No to co, powinniśmy wyruszać, Gratak. No to ruszajmy. Powodzenia. Dziękuję, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. W tym gąszczu powinien być Hishiro. Ale to nie wygląda na miejsce, gdzie powinni być bandyci. Bo no. To wygląda tak miło. Zatem sobie wszędzie kurczaki. Ale możesz się mylić. Są tutaj świnie, które sobie biegają. Ale patrz. O, może oni są mili. Bo wygląda mi to na bezpieczne. Patrz. Dobra, leży. Jeden z nich leży. Teraz po drugiego. Oberwałem sobie. Ej, ty! Dobra. Żyjesz? Patrz. Dawaj. Nie, on jest cały wyżart. To była okoliczna grupa kanibali. Świeć mu pani nad jego duszą. Może powinniśmy wykopać grób? Albo chociaż go pod ziemię wkopać. No to kopnę. Pójdę po jakieś drewno. Dobrze, ognisko. Ale szkoda, że tak biedak skończył. Jako pokarm dla trupojadów. Powinniśmy go i tak kopać na względów na bezpieczeństwo, bo tutaj prędzej czy później będzie gniazdo guli. A o tak to będzie im ciężko się rozwinąć i zrobić sobie na nim kolonię. Ukopmy go jakoś. Tak głębiej. No tak powinno być dobrze. Tak może być. Chodźmy stąd. Musimy powiadomić Dagora, że jakiś Hishiro najprawdopodobniej nie żyje. Bo tutaj była okoliczna grupa kanibali. Musimy powiadomić Dagora, że najprawdopodobniej Hishiro nie żyje. Został zjedzony przez kanibali. Ale patrz! Chyba go nie powiadomimy. Idziemy tam. Ciekawe, kto to mógł być. Mam nadzieję, patrz, dziury w ścianach. Drzwi otwarte. Półka powalona. Pięknie. Chyba nie była zawana, to była. Nic tutaj nie ma. W skrzyni nic nie ma. Powinniśmy może przeszukać te. Nie ma. A może coś w tych kartonach może być?
Ja mam ze sobą kilof jeszcze jak byliśmy w tej, tej jaskini, jak goniliśmy tego, tego nekromantę. Skrzynia jakaś. Otworzę. List Dageora. Wiedźminie, jeśli to czytasz, najprawdopodobniej zostałem zabity lub uprowadzony. Słyszę, jak się tutaj zakrdają, a moje umiejętności w tym miejscu są bezradne. Schowam ten list w odpowiednim miejscu, jestem pewien, że go znajdziesz. Słyszałem, że ich obóz jest pod ziemią, w opuszczonej kopalni. Tam trzymają więźniów jako niewolników. Musi tam być ich Ishiro. Odnajdź go i połóż kres temu szaleństwu. Kroki stają się coraz głośniejsze, zaraz tu będą. Uderz obóz od środka, nie pozwól więźniom zginąć. Powodzenia. Masz. Schowaj. Może powinniśmy przestać. No. Może wnik ma jakieś wolne łóżka. No to może wójt ma to łóżka. Chodźmy. Kukasz robi tam coś. Może, może nas poczęstuje. O. Witaj znów. Witaj wójcie. Witajcie, jakieś postępy? Czy może mu ciebie przenocować? Owszem, możecie. Skorzystajcie z wolnych łóżek. No to powinniśmy się zacząć kłaść. Patrz, tam coś się świeci. Tam są jakieś mury drewniane. Może powinniśmy tam porozmawiać. Bo z tego co wiem, jest opuszczony kamieniołom. A raczej nie opuszczony, chociaż zaatakowali bandyci, więc różnie może być. Czekaj, zanim wejdziemy, może się rozejrzymy z górki. Gdzie? A, dobra, już widzę. Wiesz co? Nie wyglądają mi na przyjaznych. Patrz! Idzie do... Wyszli w gór. Dobra, jeden padł, teraz następny. Dobra, leżą. Czyścimy to miejsce. Patrz, cele. Może tutaj gdzieś jest Dageor, może go nie zabili. Jestem bogato jak na bandytów. Chodź, nie przeszukujmy tego. Chodźmy stąd. Nic tu nie ma ciekawego. Puste skrzynie. Dageor! Ty żyjesz! Witaj! Widzieliśmy twój list. I co, wiesz co z Kishiro? Jest przytrzymywany tutaj, w jednej z tych cel. Hej! Ty! Kim wy jesteście? Przyjaciółmi, co się z tobą dzieje? Kim ty jesteś? Żeliśmy? Jestem Kishiro. Żeliśmy, że jesteś platankiem Dageora. Kishiro jesteś! Witaj wujek. Wiesz może, jakie są klucze do twojej Trzeba celi? Trzeba cię odeskortować w odpowiednie miejsce. Nie mam pojęcia, bandyci zabrali klucze do celi. Powinniśmy przeszukać pomieszczenia. Dageor, wiesz może, gdzie są twoje rzeczy przetrzymywane? Tak, powinny być w zbrojowni. Chodźmy. My tu wcześniej byliśmy, ale nie znaleźliśmy nic ciekawego. To są chyba rzeczy, Ishiro. O, tutaj są twoje. Znalazłem. Chodźmy. Ej, może ubierz się w zbroję, będzie trochę bezpieczniej. Właśnie. Może tu zbroję. Rzuć mu. Masz. Metalowe, chyba dosyć mocne. Żelazne znaczy. Dobra, chodźmy. Jeszcze nie spadaliśmy jednego pomieszczenia. Tutaj. Chodźmy. O, szlak!
Rozwaliłem mapę chyba. Nie rozwaliłem. Leży. Dostałem klucz. Do czego? Do celi. Chyba. Jakiś list. To wygląda na dziennik bardziej. Jest dobrze. Przyjęliśmy star kamieniołą w wiosce gnomów. Przetransportowaliśmy więźniów ze starej bazy do starego kamieniołomu, w którym się właśnie znajdujemy. Przy pierwszej dywizji ataku uderzył na nas wiedźmin, sądząc po medalionie. Był on szkoły niedźwiedzia. Mógłby być z niego dobry materiał na najemnika, aczkolwiek położył trójkę naszych w jednej z serii ataków. Sam nie mogłem mu dać rady, ale tępy bełt wystarczył, by jako głowa dotknęła bruku. Nie minęła chwila, a reszta stawiający opór się poddała. Zamieniliśmy kamieniołom w naszą drugą bazę. Cieszę się z tego powodu, iż łowcy mutantów z Zerkani po inkwizycji Gata wiedźmin wybrukał, że ma na imię Hishiro i więcej nie chciał zrobić, gdy go zostawiliśmy sam na sam z Katem. Noc była niezwykle cicha, a to dlatego, że Hishiro w nocy po naszym wyjściu z stali uwolnił się z Kaidan i zabił Kata. Na szczęście zabezpieczenie zadziałało, a Hishiro nie mógł się wydostać. Po chwili walki przełamaliśmy gardę Hishiro i przychwycili go. Teraz leży z innymi więźniami i prawdopodobnie trupami, gdyż niektórzy nie wytrzymali zadanych ran. Otrzymaliśmy list od naszego przywódcy. Mamy nowy cel. Musimy przechwycić wiedźminów. Cerita i Bruneta, którego imię zaczyna się na G. Oni mogą poplątać nasze plany i przy okazji uwolnili druida, z którego moglibyśmy wyczerpać moc kamienia ogniskującego. Niestety kilku z więźniów zdążyło czmychnąć i wójt oraz alchemik o imieniu Dageor chcą na nas uderzyć. Dowiedzieliśmy się przez wtyczkę tej całej wioski. Czyli mamy zdrajcę. Można wnioskować, że mamy zdrajcę. To może chodźmy uwolnić już Hishiro. Właśnie, bądź tam będzie... Bądź tam a to będzie chyba czytał. Twoje. Jego list. Hishiro! Co się dzieje? Otwieraj go. Wychodź. Dziękuję. Jesteś wolny. Chodźmy po twoje rzeczy. Idę. Skąd wasze zainteresowanie tą całą sprawą? Ogółem mógłbym ci długo pytać, ale powiem ci w skrócie. Weź swoje rzeczy z tej skrzyni, to są chyba twoje rzeczy, nie? Tutaj. Patrz. W tej. Idę. Dziękuję. Głównie... Zaatakował nas pewien mag, który planuje przeprowadzić eksperymenty na różnych istotach. Prawie byliśmy ofiarami jego ataku, aczkolwiek uciekliśmy. Byliśmy również w kaplicy, a wioska, w której mieszkaliśmy dotychczasowo, została spana przez Nilgarczyków. A on szuka zemsty i właśnie on jest powodem tego, dla którego zostałeś wiedźminem. Rozumiem. Czyli muszę dorwać tego gnojka i dowiedzieć się dlaczego. Może zanim stąd wyjdziemy... Zdrowił kiedyś tego mora. Powinniśmy otworzyć cel. Zdradził nas dawno temu. Co wiesz? Ja wiem o tym nagu. Nie znam nawet jego imienia. Kiedyś był z nami, ale wkroczył na ścieżkę czarnej magii. Od tamtego czasu nazywamy go po prostu nekromantą. Rozumiem, wuju. Powinniśmy wejść do tej celi. Jackson jakiś. Dziękuję za uwolnienie. Ja sam dam radę pójść. Ale czy mógłbyś wziąć mojego kompana? On ledwie żyje. Bardzo proszę. Tak, nie ma sprawy. Dziękuję. Chodźmy stąd. Może zobaczymy jeszcze inny najbliższy czas. Przez tą całą sytuację nie zdążyłem się nawet spytać, jak macie na imię. Nazywam się Stary, to jest mój przyjaciel Gratak. Dziękuję, zawdzięczam wam wolność. Patrz. Niemiły widok, oj niemiły widok. Może lepiej to zamknijmy. Nie pierwszy, nie ostatni. Nie, nic nie odzywa się.
tutaj. Patrz, on ma taką samą zbroję jak ty. Masz go? Karen? O nie. Co się stało? Kolona. Pomagał mi w wiosce bronić ludzi. Znalazłem jakąś notatkę przy jego ciele. Jaką? Czuję, że już umiera. W ciągu tej nocy trafiłem do tej nory. Oni sobie niewiele robią z tego, że więźniowie umierają. Lecz bądź ich to bawi. Ktokolwiek to przeczyta, niech wie, że za sobą niedaleko domu w rybaka zabrałem skrytkę z pewnymi notatkami i wyposażeniem. Ajajaj. A tutaj? Tu nikogo nie ma. Wszystko wyczyszczone, powinniśmy stąd iść i odstawić go do wioski tego. Nie wiadomo, jeszcze tu ktoś jest. Tu. On nie chce rozmawiać, on po prostu się patrzy, nie wiadomo co on chce. Szkoda, Karena. Szkoda, dobry chłopak był z tego co sądzę, że mówisz. Czy pomagał? Sporo mi pomagał. Wracajmy. Jest noc. Gule i Enderyagi. Może chodźmy w stronę wioski. Tam. No. Utopca. Zgnilec! Może. Leży. Jestem strasznie głodny. O kurczę. Utopce. Utopce się dostały. Plecy! Hishiro! Dziękuję. Dobra, chodźmy. Patrz, co oni zrobili z twoją chatą. Niech im ziemia ciężką będzie. Tu odkryliśmy twoją skrytkę, ale ją ten, jakby to można powiedzieć, zakryliśmy. Gdyby nie ta skrytka, to byśmy już... na to za. No. Gdyby nie to, że nie napisałeś tego listu, pewnie byśmy ciebie szukali w kółko, a może byś nawet leżał martwy. Dobrze, że przyszliśmy na czas. Cóż. Powinniśmy jeszcze pójść do wójta i się z nim przywitać i porozmawiać na temat tego. Ruszajmy więc. Dobra, chodź na tak! Ogarnij dupę, chodź! No to po kiedy zaczynamy? Teraz! No, co trzeba powiedzieć? Patrz! Tam jacyś ludzie siedzą przy ognisku. Powinniśmy do nich zagadać może. No. Ale tam dalej jest trup leżący. I wyżarte... Idziemy tam, to są kanibale! No. Agresywni dosyć. Oła. Mm-hmm. Gdzie ty jesteś? Zgubiłem się w lesie. No to. Patrzcie, przeszkadzać mi w moich studiach. Przepraszamy za... Ja pierdolak za nim. Patrzcie widzowie, jaka epicka książka, normalnie. To jest poradnik twojej graczy, ponieważ... Użytkownik Linuxa. Wyrzuciło mnie. Skąd tyś tu wziąłeś? Wysynu, dobra. Chodź. Kici. Wyrzuciłem Minecrafta komplet. To zaraz go włączysz. Halo? To nie przeszkadzać mi w moich studiach. Roman, znaczy od nowa. Ładniki skończyły. Suń dupską! Ale to ty się pychasz, jak mnie ja szedłem. Halo, otwierać. Tak, radziłbym wam udać się do naszego wioskowego alchemika, Daugira. Dagiora! Kurwa. Daugir. Nie, bo ja wiesz, aż taki trudny nikt do wymienienia, kurwa. Ja ci nawet napisałem w nawiasie. Czytaj dużo trudniejszy. W nawiasie masz, czytaj. Do naszego wioskowego alchemika, Daugeora.
To był szkielet, naprawdę. Dziwi, ty. Mimo dołączył.